Maciej, wchodzimy do miejsca, w którym uratowałeś człowieka. Co tu się działo? Na wezwanie pracownika socjalnego przyjechałem na interwencję. Mężczyzna leżał w piwnicy tego budynku. Szybko wezwaliśmy karetkę, zabrali go do szpitala. No i lekarz dyżurny powiedział, że jest to ostatnia chwila, kiedy można było uratować mu życie, bo miał głęboką hipotermię, miał głębokie rany po ugryzieniach też. Jakie to uczucie uratować człowieka? No, ja to traktuję bardziej jako misję. To, że to jest moim powołaniem, że to jest jakimś moim zadaniem w życiu. Ktoś kiedyś mi uratował życie i dlatego myślę, że w ten sposób też troszeczkę spłacam dług. Słuchajcie, jest z nami Maciej, którego misją i pracą jest wyciąganie osób bezdomnych właśnie z takich śmietników, żeby zyskali nowe życie. Ktoś kiedyś mi dał nadzieję i wiem, że jest to możliwe, żeby wskrzesić na nowo człowieka. Dlatego wiem, że jeżeli takiego człowieka spotkam, to zrobię wszystko, co mogę, żeby na nowo wlać w jego serce nadzieję i sens życia. Jak wygląda taki proces wyjścia osób z bezdomności? Najpierw jest takie spotkanie właśnie czy na ulicy, czy w takim pustostanie, czy w jadłodajni, gdzie mamy konsultacje. Później, w zależności od sytuacji osoby w kryzysie bezdomności, albo oddział detoksykacyjny, albo terapia, potem zakwaterowanie, praca zarobkowa, no i dalszy etap wychodzenia z bezdomności na łoku. Wspomniałeś o domu Świętego Łazarza i to jest dom, w którym osoby, właśnie te, które straciły dach nad głową, mogą Twoją pomocą, z pomocą wielu ludzi wrócić do normalnego życia i do tego domu też teraz się wybieramy. Tak. Chodźcie. Sebastian, bo usłyszałem, że ty dużą część swojego życia spędziłeś za granicą. Co tam robiłeś? Za granicą spędziłem 13 lat. Tam pracowałem na takim dużym ośrodku wypoczynkowym. Trafiłem do takich fajnych ludzi, bardzo zamożnych. Fajna praca, fajne warunki. No ale pogubiłem się tam, za tą granicą. Brak rodziny, tęsknota za rodziną. Zacząłem sobie popijać, najpierw od piwa, później coraz mocniejsze alkohole, aż się pogubiłem całkowicie. Straciłem wszystko. Dom, rodzinę, samochody, no po prostu wszystko. Poznałem Macieja, bo groziła już mi wtedy bezdomność. No i tak się zaczęło życie w domu Świętego Łazarza. Powiedz jeszcze, jakie ty masz marzenia tutaj? Co byś chciał dalej robić po wyjściu z tego domu? Przede wszystkim nauczyłem się tutaj oszczędzać. Jeden cel już zrealizowałem, kupiłem sobie samochód. Teraz bym chciał mieć własne mieszkanie. No a przede wszystkim pojednać się z Bogiem, iść do spowiedzi z całego życia i po prostu żyć jak człowiek. Co ty dostałeś przez to wszystko, przez to, że pomagasz tym osobom? Najlepsza jest satysfakcja, którą mi dają, kiedy widzę ich, jak powstają do nowego życia, w jaki sposób się zmienili od momentu, kiedy przyszli do tego domu, a jak jest teraz. Naprawdę to jest dla mnie ogromna radość i to mi wystarczy. No i tutaj zobaczyliśmy, że osoby te, które straciły dach nad głową, mogą być prawdziwymi, najlepszymi nauczycielami życia, więc uczmy się od nich miłości.